Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, postanowiłem, że dzisiaj zrobię coś szalonego. Mianowicie pójdę na Aureliona, pójdę pikiem dosyć mocnym, ale że tak powiem początkującym, oczywiście zamiana. Wybierzemy sobie Ankę. Anka, moi drodzy, jest na trójce. Jak dobrze pamiętam, jest lepsza rzecz. Jest to taka fajna rzecz, która pozwala zwiększyć punkty obrażeń. Otóż to. Czy Ginzo jest na pewno dobrym wyborem? Nie podoba mi się Ginzo. Tak po prawdzie mówiąc, wiecie? Więc może wybierzmy sobie coś innego. Leczenie? No, leczenie nie byłoby takie złe, patrząc, że czasami możemy przegrywać. Ale kopie, czyli zwiększona liczba, może być na wagę złota, bo Ankę musimy dobierać, żeby w pełni wykorzystać jej potencjał. No i słuchajcie, 16 poziom. To jest naprawdę niski poziom. O, tu trzeba pokonać przeciwnika. A co to nie jest specjalnej nagrody przypadkiem? Cienisty liść. No to czekajcie, jaki Aurelion, wariacie. Dobra, to sobie lepiej. Czyli, bo to jest przedmiot. To jest relikt. I to jest dobry relikt. A ja właśnie się zastanawiałem, gdzie ja kurczę jeszcze pominąłem relikt. Ja mam jakieś wzmocnienie? Potencjalnie. Wiecie, co mnie ostatnio dobija w tej grze? Że moce są przesunięte o jedną moją ścieżkę. To znaczy, gram na przykład teraz Anką i ta moc, która zostawia buffy, świetnie pasowałaby do innych czempionów, którymi grałem ostatnio. A teraz, że widzicie, zadajemy obrażenia pod względem tego, jak jednostkę tracimy, to byłoby bardzo dobre dla Viego. Więc no, gra troluje, nie mam więcej do powiedzenia. Słuchajcie, 4-5 punktów obrażeń. Imponujące. 4 punkty, jedno combo, minus 13. A to dopiero początek, bo można zrobić jeszcze lepsze rzeczy. A więc, a nie wiem, czy można zwiększyć liczbę nawałnic. Czy nawałnica jest stakowalna? Nie mam pojęcia, to be honest, będę z wami szczery. Mogę się od ciebie wiele nauczyć. Chyba tak będzie bezpieczniej. Przy okazji sobie będziemy stakować. Pięknie. Bo ludzie często zapominają, ale ta karta zadaje punkty obrażeń. Nazywam się Kajtera. Wystarczy dorzucić drugi stunik. No i przy dobrych wiatrach możemy skończyć grę. W ogóle to jest efekt karty, którą na pewno znacie. Jeden. Kurde, troszkę mi zepsuło plany. Plany planów. Która z postaci tak mówi? Dobra, trochę mi to przeszkadza, bo to jest tania karta, ale ostatnio nie zagrał, gdy miał mało punktów. I teraz pamiętajcie o dobrej kolejności. Janka dostaje awans. Janka by potencjalnie zadała więcej obrażeń. Pamiętamy Any Jane. A tak sobie myślałem, że jeszcze z Zedem był deck, jak pojawiło się Dziki Płomień, który był stakowalny. No to faktycznie było lepiej. Bardzo dużo osób zresztą narzekało na Dziki Płomień. No, nie dziwię się, bo ja pamiętam, że też wygrywałem i czasem przegrywałem. Gdy grałem przeciwko przeciwnikowi, który no, szastał tym płomieniem na prawo i lewo jak Brand. Pięknie, idealnie. Perfekcyjnie powiedziałbym nawet. Co mamy tutaj? Tutaj tak zwany mamy Gucio. No nie chciałem zbyt dużo wymieniać. Może być. Wszystko pasuje. Dlaczego nie mogę od razu takich dostać? Ja nie wiem. Oczywiście pójdę na sklepik, bo to jest niebieski. A niebieski to niebieska moc, więc jest potencjał na znalezienie czegoś naprawdę przydatnego. Zresztą wiecie, że ja lubię zbierać mocy na ścieżce bohaterów. Niestety będzie dużo stunów, ale niestety on ma token. Ale nic na to nie poradzę. Przynieście mi słodką bułkę! Wyostrza zmysły! Ciekawe, że pająk akurat dostał. Akurat pająk dostał kamizelkę. Jaki był plan? Jaki był pomysł? Wziąłem też oczywiście zadawanie obrażeń, bo to działa. Z naszą kompozycją. To bierzmy sobie ulotną na następną. Nieźle, nieźle. Znam swoje rozkazy.
niestety 1-2 musi je pauzować. Ale zobaczcie, czy to nie jest imponujące. To jest minus 10, a to są dwie karty za 1. Bez Anki. I bez zwiększenia dodatkowo z mocy. Znaczy, wydaje mi się, że ta kurde koleżanka może być strong. Nie daj się zwieść moim puchatym ogonom. W uczciwej grze nigdy nie przegrałem. Szkoda, że to jego nie można skopiować, bo to jest efekt przy zagraniu. Szkoda, że nie mam kontry na nieuchwytną. No ale w następnej rundzie tak naprawdę jest już koniec. Już po mnie. Nie mogłem też poświęcić karty, żeby sobie przygotować się do zniewolonego. To szansa dla nas. Dwójka jest bardzo dobrym pikiem. To moje drugie imię. Nie do skontrowania. Lekceważ mnie. Próbuj tylko. Dodatkowe obrażenia, prawie koniec gry. Sprawdź na górze! Czy tak naprawdę to wygrywacie tak? Może być tak, tak, tak. No, czyli Aurelion w zasięgu na tym niskim poziomie. Tak po prawdzie mówiąc. Myślę, że w zasięgu. Oczywiście nie nagram dzisiaj dla was jednak Aureliona. Wybaczcie, wybaczcie, wtopa mała. Ale no ten item jest zbyt ważny, żeby go nie odblokować. A wiem, że jeszcze kilka przedmiotów mi zostało. Więc muszę kurczę na transmisji dzisiaj prawdopodobnie przejrzeć. Zapraszam swoją drogą na transmisję, bo ostatnio, a ciekawostka, czyli wczoraj, grałem w zupełnie nową grę, która okazała się super. Fenomenalna. Powolna przyspiesza, przyspiesza. To nie jest złe. Ty masz podwójny atak? A, 240. No to trochę za dużo dla mnie. Nie wiem, jaki był wykrzyknik po drodze, ale okej. Na razie wygląda to dobrze. Na razie wygląda to świetnie. No i Janka znaleziona. Kombo do zrobienia. Jeszcze karta z zaun jakby była, ta zwiększająca punkty obrażeń. Fuh, widzu. Świat i ludzie. Jego token. Nie, to musi być Anka. Wyjdź już, gdziekolwiek jesteś. Potężny atak, nie ukrywam, potężny. Jak on to robi, jak on to robi, jak on to robi, że on tak on to robi. Dani, chcesz się pobawić z Tibersem? Pewnie, fajnie będzie. Dobrze, że mam kurczę stuna, bo ta karta by mi zabiła Ankę. Ja nie mam pojęcia, dlaczego aż dwie karty pod rzut mają barierę tam, ale... Oczywiście w ogólnym rozrachunku ta karta nie ma. Ta karta ma na start. Zmieniono to. Tak mi się wydaje, że ma barierę. Pixies w ogóle kiedyś była bardzo fajna kombinacja z Ari. Ari jak się zamieniała miejscami, Pix i tak dawał jej buffa. I niestety się tego twórcy pozbyli. Rozumiem dlaczego, tak, ale trochę szkoda, bo to było naprawdę fajne kombo. Turbo tempo. Zastanawiam się, czy jest jakaś moc, która daje kartę za jeden, która przyspiesza awans Anki. Chyba nie. I kto mówił, że nie lubię się dzielić? Ja bym miał kurczę, że karty stworzone kosztują mniej. To też byłoby sobie praktyczne. Nieuchwytność, nieźle. Powinno wystarczyć. Ostrzy Ginzo faktycznie tutaj, te kopie wydaje mi się na szyni Kameleona jest dobry. Bo chcecie mieć Ankę, chcecie ją szybko awansować, to jest w porządku. To jest, uważam, na wagę złota. Podoba mi się odkrycie tego przedmiotu. Tak jak mówię, zastanawiałem się ostatnio. Dramat. Zastanawiałem się ostatnio, gdzie jeszcze mogę trafić. O właśnie, a propos. Nie widziałem, żeby ktokolwiek grał tę trójkę. Co ciekawe. Dziki płomień to karta, o której oczywiście wam mówiłem. Oj. Pozbyłem się mocy, ale czy to była dobra moc? O, to by siadało. Ale ja chyba wybiorę sobie deszcz kul i zagram pod absurdalnie dużą liczbę zaklęć.
Siemka, jestem Zoe. Tak se. Dobra, dalej już tego nie czytam. Super, ale będzie zabawa! Ja przeczytałem se, to już... Oczywiście to w formie było zaplanowanej, tak, że Zoe tak mówi, ale... Za stary jestem. Za stary jestem na takie rzeczy już. Nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie mam Prismatica full engine, bo kiedyś do widzów powiedziałem. Dobra, to robię full Prismatic engine. Zoe? Kaza gold. Ostatnio wszedłem do jakiegoś ziomeczka chyba z Polski, co streamował. I mówił w tytule, żeby mówić mu rady, nie? No to napisałem, że już wygrał pod Kozę Gold. No, także Uszak wspiera małych streamerów. Spoglądam w przyszłości, widzę fiolet! Nie da się tego zrobić tak jak chciałem. Klęćcie dalej! Nie dało się dlatego, że ma tarczę magii na sobie. Oczywiście to jest zrozumiałe, tak? Ja to rozumiem. Czy zerówki zawsze się kopiują? Ciekawe jest to, że to nabija dokładnie taką samą kopię. Aczkolwiek były z tym też bugi. Zresztą zaraz to pewnie zobaczycie. Dzisiaj mamy naprawdę dobre moce. To było za 5. I to jest za 5? Więc nie ma tego efektu, że jakby zwiększa, nie? A czasem wydaje mi się, że kiedyś spotkałem się z sytuacją, że zwiększyło, nie? To było bardzo dziwne wtedy. Gra jest już raczej skończona, można sobie spokojnie zagrać. Gotowość to moje drugie imię! Oczywiście, że wygra najwyższą jaskinię. Czy nawet jak jest tarcza magii, to nic mu nie da. Minus 14, to zadaje 5, to zadaje 6. Jeszcze jakbym znalazł coś, co dobiera karty, kurde. Lepiej uciekać. Mamy Twisteda, tak? Potencjalnie, więc... Nie mogłem zagrać pod macki, niestety. No i to zadaje idealnie 4. Ta rzeczywistość jest taka... iskrząca! Ups. To zaklęcie, które on teraz zagrał, jest idealne na ludzi z kontrolą. A tak się składa, że zgadnijcie, czym gram, nie? To pan Kajtero! Nazywam się Kajtera, Eni. Cześć, Tibers. Hej, przynosisz moją ulubioną gwiazdę! Szkoda, że nie jestem w stanie wygrać w tej rundzie. Wydaje mi się, że nawet z leczeniem nie da rady, więc... Pozwolę ci ląd? A jeżeli da radę, to będę w szoku. Nie mamy też Tybałka, który zrobiłby robotę. Taka ciekawostka. Bardzo często zdarza się, że wypada podczas wyboru kart. To mogę wam powiedzieć, że naprawdę często się trafia. No i przy okazji fajnie, że zagrają tutaj Zoe, bo pamiętajcie, że niektórzy bohaterowie na ścieżce mają te dodatkowe tutaj na samej górze, tak? Te wybory. I te wybory w przypadku drugiego dają prawie zawsze, jestem tak na 90% pewny, item, relikt. Więc polecam z całego serduszka. A, nieuchwytność. A to nie robi mi tu roboty, to be honest, tyle, że może... No dobra, niech będzie. W końcu epic to. Epic jest epic, nie? Mamy po drodze kolegę. O, akurat jak nazwę same zielone. Jordlowy naciągacz jest epicki. Co on daje, kurde? Dobra, zagrajmy troszkę dłużej. Mam nadzieję, że expa więcej kładnie. Tutaj zrobię. Nie, wybiorę sobie mocy. Ale bardzo mnie ciekawi, co ten epic daje. Więc sprawdźmy to. Biura widzę, no. Formo na lato. Niech będzie. Tutaj zwiększałem przy uderzeniu? Tak jest. Zobaczymy, co zagra, bo on ma tempo. Ruszajmy! Pani Łoche! Dobra.
Na pewno zauważyliście, że nie udało nam się zrobić ani jednego idealnego combo. Że mamy Ankę, że mamy artylerię, że mamy wszystkie karty, nie mamy też Gina, gdzieś tam po drodze nie złapaliśmy. No, to niestety jest jak jest, jak to mówię. Dam radę! A, chyba tak, mamy 100% atak, który będzie 0,5. No i teraz sobie zdałem sprawę, że na Aureliona akurat stuny... Stuny są bardzo mocne, tak? Faktycznie. Więc ta Anka może być MVP. A przy dobrych wiatrach to ona nawet Lissandrę może pokonać. Mówię to poważnie. Kurczę, no rzecz kulta jaki. O, zerówka się przyda. Kultaj. Gramy według zasad Bilgewater czy Slumsów? O kurde. Nie wiem, czemu myślałem, że to jest do zero. Dobra, kombinacjon. No wiecie co? Mocny jakiś jest. No dobra, no ale... Będzie mieć bardzo dużo ataku, obłędnie dużo ataku, a ja nie mam tak naprawdę w ogóle kart pod ten. Pod kombosy. To jest sztos! Na pewno musi ta karta przeżyć i ta karta. 4 punkty, no jak na złość, no. Przyrzekam, że jak na złość. Przeżyjesz? Co tu leżało? Coś nie tak? O, tak jest lepiej. Gdyby jakimś cudem miał nieuchwytność na tych kartach, na przykład na tej napakowanej wiewiórce, to powiem wam, że to byłoby GG. Nie spodziewałem się, że tak będzie. To jest dosyć ciekawe, bo ja mam Ankę. Kilka jej kopii, nie? I wciąż jej nie znalazłem. Nikt się nie zorientuje. To combo szczerze nie wygląda na tyle, żebym mógł skończyć grę. O, to będzie ciekawe. W uczciwej grze nigdy nie przegrałem, ale też nigdy w taką nie grałem. Mam tu. Nie pytaj skąd to ma! Oddawaj kartę. Sprzedam. Sprawdź na górze! No wiecie co? Trzymaj ta by mnie. Kurde, zapomniałem, że to kopiuje też się. Ale głuptasek uszaczek, no. No ale to jest. Wszystko na miejscu. To już jest koniec. Nie ma już nic. Minus 14. Widzę cię. Same umiejki. Minus 8. Lepiej uciekać. Nieźle, jestem happy. Chociaż powiem wam szczerze, że bez Anki to... Z taką ręką nie mogłem przegrać. No nie wiem, może do przedszkola się udało w końcu. Chociaż w jej przypadku, gdy ona jest taka agresywna i rzuca Tibersa, który pali przeciwników, to chyba do psychiatryka. O tej karcie wam mówiłem ostatnio, że tej karcie Zaun brakuje nam jej. Pierwszy raz coś takiego widzę. Pierwszy raz widzę jarlowego naciągacza, który daje 3 kafelki do wyboru. W sumie spoko. O kurde. No nie wiem, nie wiem. No, ja już mam tak dużo kart, no tak dużo kart, ale tak pięknie wygląda, no tak pięknie, że nie mogę się powstrzymać. Zadły taktyk zamienia nam moc na legendarkę. Czy jest coś do wymiany? No w sumie ten epik. Nie epik, to jest też rzadki. O, nie do wymianki. Będzie wtedy epik. I znowu gram bez Anki, ty. A tu przebiegłe futrzaki akurat są mocne na nas, bo mogą nam zastosować z tyłu. Dobra, już wszystko gra. No i taką liczbę kart.
Lubię. Przygotujmy sobie stół. Wejdź już, gdziekolwiek jestem. A to i tak niespecjalnie dużo. Nikt się nie zorientuje. Najpierw będzie 3, później 4 i uwierzcie mi, będzie magic. Szkoda tej karty tracić. Chodziło o to, żeby się pozbyć, bo ona jednak buffuje, nie? Później będzie czwóreczka, chociaż pewnie trzeba będzie zagrać wolniej. Można zagrać wolniej, można. Podatność, nie wiem, czy dawanie podatności to... to coś mocnego, to be honest. Nie uważam, żeby to było coś mocnego. Mogę stracić. Tak jak mówiłem, przygotuję sobie stół, trochę w innej kolejności zagramy, a tu będzie Tibers. Czy mamy jakąś kartę za jeden? Czy my mamy jakąś kartę za jeden? No. Nie do końca ją czuję. Następnej Twisted poczyści. Wszystko na miejscu. Minus 20, tak o. I za bardzo nic nie robię. No powiem wam, że Aurelion byłby w zasięgu. Wszystko zależy od mocy, bo nie ukrywam, że te moce nam dopisały, nie? No i mówię, Twisted zaraz poczyści, tylko on pewnie dorzuci kartę. Mam nadzieję, że zagra kartę za 4. Po karcie 1 mam w bloku. Pan jest Ham i Hultaj, wie pan? Ktoś kogoś pogryzie. Tylko, że pan przegrywa przez to grę. Oni podsypują. Jest jakiś Rioter, ogląda po prostu i mówi: dobra, nie, teraz tu nie, bo on chce Twistedę zagrać. Atak. Leczcie moje smoki. Imagine Dragons. Atakująca od razu. Poproszę więcej anek, bo mi są potrzebne do kolekcji. Jakoby... Nie wylosowało mi mocy. Wszystkie jakie moce mi wylosowało, to te, których bym nie chciał. Hello darkness, my old friend. Cześć, cześć, jestem Lulu. Co porabiesz w lesie Bangu? A, to tak się to nazywa? My z Tibercem mieszkaliśmy kiedyś w takim lesie. A potem zabrali nas do szkoły. Mówiłem. Miło mi cię. Jednak poznać. Nie psychiatryk, tylko szkoła. To jest bardzo śmieszne. Nie wiem, co ona trzyma, ale to jest śmieszne. Widziałem, że dostajemy buffa, jak jest jedna jednostka na stole. Więc to jest dobry buff. Więc się opłacało się. Tak to ujmę. Naprawdę się opłacało. O, T-Burs. Mogę cię tulić. Radziłbym nie. 4 punkty, no. To moje drugie imię. Jestem zaskoczony, że akurat taktyk zajadły dał nam tylko i wyłącznie takie moce, z którymi rozpoczynaliśmy grę. Fajnie byłoby, gdyby losowało inne. Te, które widzicie, mam tutaj, nie? To byłoby naprawdę fajne. Tam powinno być 6 mocy na przykład do wyboru. No i zobaczmy, jak dużo mamy szczęścia lub pecha. Ja mam nadzieję, że trafię tutaj. Nexus za bardzo się nie opłacało po prostu, jakby kto pytał, nie? Niefortunny ten buffik, bo cały mój buff przepadł. I wydaje mi się, że potrzebuję kart na następną grę. Przestań jeść albo koniec zakręgu! To tempo mi troszkę przeszkadza. Ucho! Życie ci niemiłe.
Nie mogę właśnie się rozklikać. Wyobraźcie sobie, jakby rusznikarka wypadała od razu. Może warto byłoby dodać właśnie coś takiego, co pozwalałoby, że na początku gry przywołaj mnie na stół. To byłoby fajne. Kurde, zobaczyłbym coś takiego. Fajnie, że ta ścieżka jest taka, że daje jeszcze mnóstwo możliwości. Cztery i dwa. Mamy combo, tylko że nie mam kart do combo. Są tutaj! Idź na alarm! Normalnie nie mam kart do combo. To nie do końca legalne, ale całkowicie odlotowe! No nie mam kart, przyrzekam. No hultaj. No dobra, no zrobimy wolniej, no nie mam lepszego planu, to... Czanka zabija potencjalnie tę kartę. Zabijamy, git. Tibers będzie następną rundę, dlatego tak gram. Kurde, ty mi zepsułeś plany. Plany planów. Który tak bohater mówi? Najpierw dym, potem ogień, a na koniec ta animacja była spoko. No dalej, tylko na tyle ci stał. Fajnie było, że nawet potencjalnie liki troszkę się zgadzały z tym, jaka Anka była koniec końców, taka ciekawostka. Chcę się pobawić! Ruszamy. Idealnie zabijamy. Idealnie zabijamy. 3-5, karta przeżyje, 25, można dorzucić jedynkę, było... Niewiele zabrakło, naprawdę niewiele zabrało, a nic nie zabrakło, bo dostałem buffa tutaj. Pora ruszać! Bo ta karta za każdą szybkość, powolność otrzymuje, więc... Fajna gierka dzisiaj się trafiła. Tak jak mówię, w następnym materiale postaram się już skoczyć na Aureliona. Wydaje mi się, że... To, co dzisiaj zobaczyłem, co teraz zobaczyłem, napawa mnie optymizmem. I wydaje mi się, że w zasięgu mamy architekta. Tylko mówię, no, wszystko zależy od tak naprawdę spotykanych mocy i kart. A to, co mnie cieszy, zaraz to zobaczycie, mamy wsparcie. Przyznaj wspieranemu mnie słusznikowi nieuchwytność. Bardzo, bardzo fajne. 17 wbity. Pokażę wam, jak to wygląda levelowo. Albo jeszcze nie. Najpierw openingi. Poziom bohatera. Pęk domowy, kamizelka. Zwykły. Twoja piesza zawiera zwykłe 10% na znalezienie rzadkich. Totem cienia, wiemy. Karty. 17 wsparcia posiadając zwykłe przedmioty. A ręka śmierci. Kaganek. I to bardzo pasuje. I mam już legendarkę potencjalnie. Więc dobrze byłoby chyba przed tym... Czyli najlepiej około 20. Około 20 grać. Aurelionika. Będzie wtedy przyjemniejszy. A co chciałem wam pokazać? Relikty, jak wspominałem. Pamiętacie, że powiedziałem wam, że kilku mi jeszcze brakuje? I wydaje mi się, że część tych reliktów, jakie widzicie tutaj, można widzieć właśnie przez wykonywanie zadań. Zadań oczywiście... tych od postaci, tak jak ja to zrobiłem przed chwilą. Także pamiętajcie o tym, bo może wam też brakło czempionów, a w ten sposób sobie nadrobicie, tak? Szkoda, że nie można tego sprawdzić, tak? To może, szkoda, że tam takiej informacji nie ma, że szansa na przykład na znalezienie tu i tu, nie? To by pomogło, no ale jak nie ma, to nie ma. Także wybaczcie mi tego Aureliona dzisiaj, będzie raczej na następny raz sobie przygotuję. Wbiję pewnie poziom Ance na transmisję, zapraszam serdecznie na transmisję, jest fajna nowa gra. Spodoba się fanom takich rogalików, gier niezależnych i troszeczkę soulsów. Polecam. Także dzięki za dzisiaj, do następnego. Yo.